Działkowcy z Sosnowca boją się o przyszłość swoich ogródków. Mają wątpliwości, czy zmiany w planowaniu przestrzennym nie spowodują, że działki zostaną zlikwidowane. Urzędnicy uspokajają, a działkowcy będą walczyć o objęcie ogródków ochroną. Łukasz Kądziełka. Ogródki działkowe pod ochroną. Tego chcą działkowcy, którzy obawiają się zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Niektórzy to kolosalne pieniądze wyłożyli. Zapłacili za te działki dużo, bo pewnie były trochę tańsze. W ogródki wkładają nie tylko pieniądze, ale również dużo pracy. Nic dziwnego, że działkowcy martwią się o ich przyszłość. Źródłem tych obaw jest plan ogólny, w którym miasta mają podzielić swoje tereny na 13 stref. Tylko w trzech z nich mogą znaleźć się ogródki działkowe. Między innymi strefa zieleni i rekreacji. I naszym celem jest, żeby mieć pewność, że nas w przyszłości nikt nie zlikwiduje, znaleźć się w tej strefie zieleni i rekreacji. To nam da po prostu pewność, że będziemy istnieć. Stowarzyszenie chce zaapelować do miasta w tej sprawie, a głosy już zaczęły docierać do Sosnowieckiego Urzędu. Wzywamy i namawiamy wszystkich działkowców, którym przyszłość naszych działek nie jest obojętna, by interweniowali u prezydenta i w biurach radnych, czytamy w piśmie. Jak się je przeczyta tak z boku, to rzeczywiście wygląda dosyć niepokojąco, wskazując, że no tutaj intencje miasta nie są do końca jasne. W naszym przypadku są jasne. Ogródkom działkowym nic nie grozi. Sprawa dotyczy nie tylko Sosnowca, w którym zresztą prace nad planem ogólnym mają zacząć się dopiero pod koniec tego roku. Do gmin trafiło już kilkanaście tysięcy wniosków w sprawie ochrony ogródków. Istnieje widmo przyszłości oczywiście likwidacji tych ogrodów działkowych. Jest to bardzo duże ryzyko. Niestety dzisiaj jest tak, że gdzieś około tylko 50% ogrodów działkowych jest ujęty gdzieś tam w planach zagospodarowania przestrzennego. W okręgu śląskim ze 100 tysięcy działek zagrożonych nową polityką planistyczną może być około połowa. Miasta mają przygotować swoje plany do końca przyszłego roku, ale mało prawdopodobne, że gminy dotrzymają tego terminu. Tym bardziej Polski Związek Działkowców liczy na zmiany w rozporządzeniu.